Tak, dobrze przeczytałeś tytuł odcinka. Jednym z najbardziej podniecających odkryć w nauce było odkrycie neuroplastyczności. Naukowcy odkryli, że mózg tworzy nowe połączenia neuronalne wskutek naszych doświadczeń. Neurony to komórki nerwowe. Gdy te komórki się razem uaktywniają, na przykład gdy widzisz lub słyszysz, wydzielają chemikalia wzmacniające połączenia między tymi neuronami. Na przykład, gdy oglądasz porno, mózg czuje się jak w towarzystwie kobiet, przez co wydziela dopaminę, która podnosi nastrój. Jak działa dopamina, omówiliśmy w odcinku Jak pornografia działa na mózg. Gdy przytulasz kogoś, mózg wydziela oksytocynę, która pomaga w tworzeniu więzi z ludźmi. Powiedzmy, że często się spotykasz ze swoim najlepszym przyjacielem. Witacie się z bijaną piątką i idziecie do baru miło spędzić czas. Twój mózg tworzy ścieżki neuronalne, łączące twojego przyjaciela z przyjemnością picia alkoholu i poczuciem, że ktoś cię naprawdę lubi. Mamy takie rodzaje ścieżek neuronalnych dla wielu rzeczy. Jazdy na rowerze, jedzenia kanapek, wyprowadzania psa na spacer. A gdy oglądasz pornografię, twój mózg też tworzy nowe ścieżki neuronalne. Pornografia zalewa mózg dopaminą. Jednak mózg nie daje sobie rady z ciągłym zalewem dopaminy. Walczy z nim, likwidując część receptorów dopaminy. Gdy jest mniej receptorów, to mimo iż mózg nadal produkuje mnóstwo dopaminy, oglądający pornografię nie czuje tego efektu już tak mocno. W rezultacie pornografia, którą do tej pory widział, nie wydaje się mu już dłużej podniecająca, więc szuka nowych rodzajów pornografii. Najczęściej coraz bardziej brutalnej czy udziwnionej, żeby znów doznać dopaminowego haju. Udowodniono, że uzależnienie od narkotyków powoduje kurczenie się kory przedczołowej. Objadanie się, uzależnienie od internetu i seksoholizm również mają destrukcyjny wpływ na mózg. Mało kto rozumie, że dla mózgu oglądanie porno jest jak uprawianie seksu, zaś wiemy, jak silnym jest sygnał seksualny. Kto powstrzymałby się od seksu z ponętną kobietą znalezioną we własnym łóżku? W obliczu seksu wszystko staje się drugoplanowe, bo kontrolę przejmuje nad nami potężny sygnał seksualny, przed którym nie tylko nie ma ochrony, bo nie zwymiotujemy od nadmiaru seksu, tak jak od nadmiaru alkoholu. Więc mózg nie może, nie chce i nie widzi potrzeby w chronieniu siebie, bo jak obejrzymy setkę zdjęć pornograficznych, to dla mózgu jest to tak, jakbyśmy byli w towarzystwie 100 seksownych kobiet i każda z nich działa z ogromną siłą. Z każdą sesją, mniej lub bardziej subtelnie, zaczyna się przekradać do reszty naszego życia. Stajemy się coraz mniej pewni siebie, coraz bardziej drażliwi, strachliwi, wstydliwi. Mniej zwracamy uwagę na higienę osobistą, zmniejsza się nam dramatycznie koncentracja. Zaczynamy coraz częściej fantazjować, przez co czujemy wstyd. Osiągamy coraz mniej. Przestajemy realizować nasze cele i obowiązki, a nawet coraz mniej zaczyna nam na tym zależeć. Coraz bardziej potrzebujemy porno, a coraz mniej dbamy o siebie i o swoje życie. Pornografia wysysa energię, gdyż ludzkie ciało, psychika i seksualność nigdy nie były dostosowane do sytuacji, w której dostępne będą dla nas setki partnerek czy partnerów. I to dostępne za jednym kliknięciem. Zdrowe, a nawet mądre jest to, by mężczyzna jednak trochę pobiegał za kobietą. Oglądanie porno to wszystko wypacza. Pornografia to temat tabu i ludzie próbują go zamieść pod dywan, licząc, że nie ma problemu. Jeśli chcesz się dowiedzieć, dlaczego pornografia dla nastolatka jest jak trucizna, lub poznać wszystkie skutki uboczne i dowiedzieć się, jak walczyć z tym uzależnieniem, to zostaw komentarz. Nie musisz zostawiać subskrypcji, ale poinformuj nas, czy interesuje cię tematyka tak poważnego problemu. Do usłyszenia w następnym odcinku.